Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu na ulicach Warszawy robiłem sondę, pytając Polaków po tym, jak na Ukrainie znów 1 stycznia czczono, gloryfikowano Stepana Banderę, o to, co premier Morawiecki w rozmowie z Denisem Szmyhalem, premierem Ukrainy, powinien mu powiedzieć. I poprosiłem m.in. o komentarz pana doktora Leszka Sykulskiego. Jednak zamiast komentarza wyszła mi rozmowa o stosunkach polsko-ukraińskich, dosyć ciekawa, więc postanowiłem tę rozmowę Państwu całą pokazać. Dobra, jest tak. Czego się możemy realnie po takiej rozmowie w cztery oczy Morawieckiego ze Szmyhalem spodziewać? I co powinien? No powiedzmy, że wszelkie rozmowy chyba dotychczas z Ukraińcami, ze stroną ukraińską na temat w ogóle kwestii historycznych jakoś nie przynoszą siły dotychczas skutku. No, czy, dlaczego teraz miałyby przynieść jakiś skutek? I w ogóle, czy możemy jednak, mamy jakieś środki nacisku, chociażby ta pomoc, która tam idzie, te miliony złotych, ta broń i tak dalej, żeby jednak warunkować tą pomoc i chociażby tym warunkiem, no chociażby to podejście ich do kultu Bandery i tak dalej powinno być. No i poproszę. Myślę, że ja bym nie przywiązywał dzisiaj jakiejś większej wagi do rozmów między premierem Morawieckim a premierem Szmyhalem, ponieważ decyzje strategiczne niestety także w relacjach polsko-ukraińskich nie zapadają w Warszawie i nie zapadają w Kijowie. Takie decyzje zapadają przede wszystkim w Waszyngtonie. Byliśmy świadkami w minionym roku, w roku 2022, bardzo wielu przykrych dla Polaków wydarzeń. Byliśmy słuchaczami bardzo wielu przykrych dla polskich uszu słów, chociażby byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie, obecnego wiceszefa dyplomacji tego państwa Andrija Melnyka. Mieliśmy przykłady no, chociażby skandalicznych decyzji Sądu Najwyższego Ukrainy o dopuszczeniu symboliki nazistowskiej, mam na myśli SS Galicjen, do właściwie no, pełnego upubliczniania na Ukrainie. Nie będzie to penalizowane i widać zresztą ten postępujący trend, jeśli chodzi o gloryfikację nazistów, banderowców, zbrodniczej ideologii organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, nadawania kolejnym ulicom imienia, czy to Bandery, czy Szuchewycza, stawianie, tak jak w Tarnopolu, pomnika Romana Szuchewycza, absolutnego zbrodniarza tutaj, jeśli chodzi o historię, i zapisał się w sposób jak najbardziej krwawy w relacjach polsko-ukraińskich. Niestety to wszystko dzieje się przy pełnej aprobacie establishmentu politycznego w Warszawie. Mówimy tutaj o kręgach decyzyjnych i myślę, że najlepszym skwitowaniem tej postawy absolutnie poddańczej, bo tak myślę, że należy to określać, są słowa rzecznika prasowego, czy właściwie nie do rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Łukasza Jasiny, z końca marca 2022 roku, który powiedział, że rząd w Warszawie to są słudzy narodu ukraińskiego i będą się wsłuchiwać w prośby tej właśnie strony w Kijowie. Niestety widać to także doskonale jak w soczewce po ostatnich dwóch miesiącach minionego roku. Mam na myśli chociażby tragedię w Przewodowie, atak rakietowy ze strony Ukrainy na terytorium Polski, powiat chrubieszowski, województwo lubelskie. Dwóch Polaków zginęło i po dziś dzień, a rozmawiamy 7 stycznia 2023 roku, ani prezydent Wołodymyr Zełenski, ani premier Szmyhal, ani Rada Najwyższa Ukrainy, Wierchowna Rada, jednoizbowy parlament tego państwa nie potępił tego ataku, nie nastąpiły przeprosiny dla narodu polskiego, nie nastąpiło przeprosiny dla ofiar tej tragedii w Przewodowie. No, co więcej, po dziś dzień, mimo tej ogromnej pomocy, która jest dostarczana przez władze w Warszawie, Ukrainie, żaden z organów decyzyjnych państwa ukraińskiego nie przeprosił po dziś dzień za ludobójstwo na narodzie polskim, którego dokonali nacjonaliści, szowiniści ukraińscy w latach 40. XX wieku, bo to nie tylko rzeź na Wołyniu, to nie tylko ludobójstwo na Wołyniu w 1943 roku, także w Małopolsce Wschodniej i oczywiście nie tylko w 1943 roku. Tutaj mówimy o pewnym symbolu, no takim symbolem jest tak zwana Krwawa Niedziela, 11 lipca. W tym roku będziemy obchodzić 80. rocznicę tego tragicznego wydarzenia w historii Polski, w historii stosunków polsko-ukraińskich. I wypadałoby
dzisiaj stanowczo zażądać od strony ukraińskiej przeprosin jeszcze przed 80. rocznicą Krwawej Niedzieli, właśnie oficjalnych przeprosin dla narodu polskiego. Przecież widzimy, jak ogromne... Myśli pan, że będzie o tym rozmawiał właśnie Morawiecki? Osobiście się nie spodziewam. Nie spodziewam się takiego aktu odwagi ze strony premiera Morawieckiego. Wymagałoby to przeciwstawienia się interesom Stanów Zjednoczonych, a interes Stanów Zjednoczonych jest taki, aby Polska w sposób bezwarunkowy wspierała militarnie i finansowo również państwo ukraińskie. Przecież widzimy, że pod koniec, jakby skalę tej pomocy militarnej, pod koniec kwietnia ubiegłego roku Polska dostarczyła ponad 200 czołgów T-72 w dwóch wersjach rozwojowych. Natomiast w lipcu ubiegłego roku Andrii Jermak, szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przyznał, że Polska przekazała Ukrainie również czołgi PT-91 twardy. No i pytanie, w jakiej ilości, tego nie wiemy, ale chociażby takie ośrodki eksperckie jak Klub Jagielloński wskazują, że łącznie tych czołgów, które Polska mogła przekazać Ukrainie, to jest nawet do 500 sztuk, czyli 2/3 stanu posiadania potencjału pancernego państwa polskiego. No i jeśli teraz jeszcze słyszymy o tym z amerykańskiego dziennika Wall Street Journal, który 5 stycznia 2023 roku poinformował, że Polska planuje przekazanie wszystkich posiadanych czołgów Leopard produkcji niemieckiej właśnie Ukrainie, a tutaj amerykański dziennik powołał się na doktora Sławomira Dębskiego, dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to jest państwowy ośrodek ekspercki, no, a wiemy, że Polska posiada dokładnie 247 sztuk tego czołgu w trzech wersjach rozwojowych, Leopard 2A4, 2A5 i 2PL, to jest ten zmodernizowany 2A4, no to właściwie mamy do czynienia z całkowitym rozbrojeniem polskich wojsk pancernych, no bo przecież trudno oczekiwać, że po dostawie czołgów Abrams amerykańskich czy czołgów K2 produkcji koreańskiej nagle polskie pododdziały pancerne osiągną od razu zdolność bojową. Przecież doskonale wiemy, że samo zgrywanie załóg, szkolenie załóg trwa, potem zgrywanie pododdziałów, prawda, od szczebla plutonu do szczebla batalionu, to jest kolejny okres szkolenia i wreszcie zgrywanie związków taktycznych na poziomie brygady, na poziomie dywizji, to jest kolejny okres. To się nie dzieje z dnia na dzień, to się nie dzieje z miesiąca na miesiąc. To nie będzie tak, że do portów w Polsce przybędą czołgi amerykańskie, czołgi koreańskie i w tym momencie możemy od razu, tak jak można było przeczytać właśnie w amerykańskim dzienniku, od razu możemy przekazać blisko 250 czołgów Ukrainie. No nie, to wymaga lat tak naprawdę zgrywanie pododdziałów, czy to zmechanizowanych, czy pancernych. Natomiast jeżeli zapadnie taka decyzja o natychmiastowym przekazaniu, to mamy do czynienia właściwie z utratą zdolności bojowych przez wojska lądowe, jeżeli chodzi o ten trzon, czyli wojska pancerne i zmechanizowane. To jest skala podległości, to jest skala uległości, to jest skala więcej niż skala uległości, to jest skala podporządkowania polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego interesom obcego państwa. To jest zdrada stanu. Czyli jednym słowem, panie Leszku, te rozmowy to tak bardziej pod publikę polską, tak mocno premier, bo on dosyć mocno jednak zareagował i dosyć mocnych słowach, a po tych rozmowach będzie jak było, tak? Ja myślę, że pan premier Morawiecki doskonale zdaje sobie sprawę, że zgodnie z Konstytucją RP jesienią tego roku 2023 mają być wybory parlamentarne. Wie także doskonale, jakie są nastroje społeczne, że Polacy mają dość ukrainizacji Polski, mają dość przyznawania świadczeń socjalnych tym obywatelom Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju tylko po to, aby wziąć 500 plus czy inne świadczenia, a wcale nie są uchodźcami wojennymi. Przecież doskonale wiemy, że z tej całej armii właśnie migrantów z Ukrainy po 24 lutego około 1000
osób otrzymało status uchodźców. Pytanie, na jakiej podstawie przyznawano właśnie te wszystkie potężne świadczenia socjalne naszym kosztem, kosztem polskiego podatnika, kosztem inflacji, kosztem utraty zdolności, wartości nabywczej pieniądza. Przecież wszyscy to odczuwamy po naszych kieszeniach. Widzimy doskonale, że nie jest to polityka propolska, nie jest to polityka pronarodowa, to nie jest polityka realizowana w myśl hasła Polak w Polsce gospodarzem. Ja wielokrotnie podkreślałem, podkreślam i mówię i powtarzam to cały czas nadal, że hasłem, które powinno przyświecać decydentom, sterownikom nawy państwowej w Polsce, powinno być hasło Polak w Polsce gospodarzem. Natomiast dzisiaj widzimy, że mamy do czynienia z jakimś sondowaniem opinii publicznej, jeśli chodzi o zorganizowaną akcję przesiedleńczą. Te bardzo często obecne flagi ukraińskie, symbolika ukraińska w miejscach publicznych w Polsce, język ukraiński na stronach internetowych polskich urzędów. To jest coś absolutnie niedopuszczalnego. Ja rozumiem pewne emocje, które są w społeczeństwie polskim, ale od polityków powinniśmy oceniać chłodnej oceny rzeczywistości i kierowania się realizmem. Premier Morawiecki doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma przyzwolenia Polaków na taką kapitulancką, taką uległą politykę. Polacy są oburzeni tym, co się stało w Przewodowie, tym, że do dzisiaj nie ma absolutnie wyjaśnienia tej sprawy. Polacy są oburzeni skalą rozbrajania państwa polskiego. Pytanie, jaka jest granica, gdzie znajduje się ta granica rozbrajania Polski i kto tak naprawdę na tym najwięcej może skorzystać, ponieważ te wszystkie głosy mówiące dzisiaj o tym, że Polska powinna się absolutnie rozbroić, powinna przyjąć całkowicie pacyfistyczną politykę, czy że polski naród powinien się rozbroić, że nie powinien wydawać wydatków na obronność, to są z jednej strony skrajne głosy i z drugiej strony mamy skrajne głosy, które mówią o tym, że Polacy powinni się zbroić po zęby, ale zupełnie bezmyślnie, kupując 3 rodzaje czołgów, jakby tutaj multiplikując tę całą bazę logistyczną, bazę remontową itd. Widać, że są to kompletnie nieprzemyślane. To Ukraińców widać problemy z tymi remontami. Tak, oczywiście to widać i to są problemy, z którymi siły zbrojne RP będą się musiały zmagać, patrząc chociażby na nośność mostów w Polsce, na prawda, całą infrastrukturę logistyczną, patrząc na tonaż czołgów Abrams itd., to musimy sobie zdawać sprawę, że takie zakupy na łapu capu, mówiąc językiem kolokwialnym, takie zakupy, które nie przynoszą wymiernego efektu gospodarczego dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, to nie są zakupy realizowane w myśl polskiej racji stanu, tylko są to zakupy realizowane pod naciskiem obcego lobbingu. No i tutaj pytanie, gdzie jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie wszyscy dzisiaj mówią, że w Polsce są sami, przepraszam za kolokwializm, ruscy agenci, ewentualnie jeszcze jacyś szpiedzy chińscy, a nikt tak naprawdę nie słyszał o tym, żeby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złapała jakąś większą liczbę szpiegów ukraińskich, izraelskich, amerykańskich czy niemieckich. No więc jest pytanie, jak działa dzisiaj ABW i po co ta służba dzisiaj tak naprawdę jest, skoro nie ma żadnych społecznych raportów, nie ma dla społeczeństwa żadnych raportów o działaniu tej służby z ostatnich lat. Pytanie, jak wygląda to na odcinku na przykład ukraińskim, to co, wywiad ukraiński, czy to cywilny, czy wojskowy nie działa w Polsce, nie wykorzystuje tej sytuacji związanej z migracją obywateli Ukrainy. No warto zadawać te pytanie, jak wygląda lobby wywiadu ukraińskiego, czy państwa ukraińskiego w Polsce. No patrząc na wypowiedzi rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówi, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego, no to warto byłoby prześwietlić pod kątem kontrwywiadowczym tego człowieka, jego otoczenie, osobę, którego zatrudniała itd. No mamy do czynienia z sytuacją niewyobrażalną i pytanie, skąd się bierze ta uległość, czy tylko i wyłącznie z podporządkowania interesów państwa polskiego, czy polskiej racji stanu interesom strategicznym Waszyngtonu, czy też jest tutaj jeszcze drugie bądź trzecie dno, czy tutaj nie gra czasem roli afera podkarpacka, czyli korzystanie z domów publicznych, z usług domów publicznych na Podkarpaciu przez polityków partii rządzącej, o czym mówią byli oficerowie Centralnego Biura Śledczego Policji. Przecież wiadomo z ich zeznań, że te nagrania z tych
właśnie domów uciech na Podkarpaciu wyciekły na wschód, że te domy zresztą publiczne były pod parasolem obcych służb specjalnych. Więc pytanie, czy nie mamy do czynienia z szantażem polskiego establishmentu politycznego przez wywiad obcego państwa, no w tym przypadku na przykład państwa ukraińskiego. To są pytania, które trzeba dzisiaj głośno zadawać, ale to są pytania bardzo niewygodne, tak samo jak o wyciek na przykład ze skrzynki mailowej pana Michała Dworczyka. No, jest cały szereg zaniedbań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego, podobnie jak kwestia tego nieszczęsnego wybuchu z granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jak to się stało, że wizyta tak wysokiego rangą funkcjonariusza policji, czyli najważniejszej osoby w państwie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo publiczne, nie była, że tak powiem, pod ścisłą osłoną kontrwywiadowczą. Jak to się dzieje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie chroniła generała polskiej policji, inspektora generalnego, odpowiednika generała w wojsku? Jak to się dzieje, że bez kontroli celnej wwieziono broń, załadowaną broń? Jak to się dzieje, że wniesiono ją bez kontroli pirotechnicznej do Komendy Głównej Policji? A może miało być inaczej? Może ten granatnik miał wybuchnąć w pociągu, który wiózł polskich notabli, polskich właśnie, polskie ważne osobistości, polskie VIP-y właśnie tym pociągiem i może miała być to prowokacja, żeby wciągnąć Polskę do wojny. Takie pytania trzeba zadawać. To są oczywiście jedne z możliwych scenariuszy. Ja nie mówię, że tak było, że takie było zamierzenie z tej czy innej strony, ale ja mówię, że takie pytania trzeba zadawać, takie scenariusze trzeba rozważać. Pytanie jest znowu, gdzie jest dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Co robi pan Stanisław Żaryn? Co robi pan Mariusz Kamiński? Co robi szef Departamentu Kontrwywiadu ABW? Co robi szef tej instytucji? No, to jest instytucja, która otrzymuje ponad 600 milionów złotych z budżetu państwa i no, co do jej funkcjonowania pojawia się coraz więcej kontrowersji, coraz więcej, więcej i więcej i te kontrowersje narastają co najmniej od roku 2003, czyli od zorganizowania tajnego więzienia CIA w jednostce wojskowej w Starych Kiejkutach, w ośrodku szkolenia kadr wywiadu. To nie jest tak, że ci ludzie są, to nie jest tak, że ci ludzie będą wiecznie bezkarni, to też trzeba wziąć to pod uwagę. Jednym słowem zgodzi się pan chyba, panie doktorze, że to teraz ta reakcja, wracając do w ogóle no, tych urodzin Bandery i w ogóle tej ideologii banderowskiej, naszego polskiego stosunku do tego, że to bardziej pozorowane jakieś działania, bo są wybory, jak pan powiedział, bo jest ta 80. rocznica w lipcu rzezi wołyńskiej, niż jakiś znak, że zdecydowanego jakoś zwrotu w tej kwestii polskich władz i stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie w tym względzie konkretnym, tak? Tej ideologii banderowskiej, czczenia tego, gloryfikacji i tak dalej. Tak, tak? Ja myślę, że tutaj też warto wysłuchać doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Aleksieja Arestowicza, który powiedział, że polscy decydenci rzekomo zgodzili się zapomnieć o Wołyniu. No, przypomnę, że Aleksiej Arestowicz to nie jest człowiek przypadkowy, to jest pułkownik rezerwy wywiadu ukraińskiego, człowiek niezwykle wpływowy, który jest na ogół dobrze poinformowany i pytanie, czy jest coś rzeczywiście na rzeczy i którzy polscy politycy wpadli na taki szatański pomysł o próbie zapomnienia tego ludobójstwa na Wołyniu. Ja myślę, że nie ma to absolutnie takiej zgody w narodzie polskim i żaden rząd, taki czy inny, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy ktokolwiek by inny rządził, nie ma prawa decydowania o tym, ponieważ naród polski, czy polska pamięć historyczna to nie jest własność takiego czy innego rządu, ani nawet tego pokolenia, które dzisiaj żyje, decyduje o losach Polski. To jest sztafeta pokoleń. To jest sztafeta pokoleń, tak jak pamiętamy o wielkich i tych pięknych chwilach w historii Polski, tak powinniśmy pamiętać o tych chwilach tragicznych i wyciągać z nich konsekwencje. I musimy doskonale sobie zdawać sprawę, że brak pamięci, że zapomnienie jest tak naprawdę piłowaniem gałęzi, na której się siedzi. No, i paradoksalnie to teraz Wierchowna Rada Ukrainy, gloryfikując właśnie Banderę, wrzucając te cytaty, nie pozwala nam o tym zapomnieć. Tak mówię paradoksalnie. Tak, bo niestety. Niestety. Dobra, bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, kłaniam się.